Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft na modach, nazywam się SafeMod. W tym odcinku chciałem pobawić się znowu z pszczołami, ale jednak postanowiłem, że troszkę damy im odsapnąć. Teraz zajmiemy się modyfikacją troszeczkę tego naszego całego systemu ładowania tych naszych baterii. Gdyż jak dobrze wiecie, albo też nie, mam problemy z nimi, otóż strasznie mi się je wolno ładuje i reaktor atomowy, pilnowanie jego, żeby był włączony czy wyłączony, jest troszeczkę dla mnie uciążliwe. Dlatego będziemy budowali teraz generatory geotermalne na tej ścianie. Lekko z tyłu, a to zaraz zobaczycie dlaczego. Tak o, musimy wytworzyć pewną maszynę, która będzie nam produkowała lawę. Już mamy tutaj przygotowaną, jak ją zrobić. Teraz tylko po prostu musimy ją wykonać. Czekajcie, chyba potrzebuję jeszcze jedną rzecz stąd zabrać. Tak, dokładnie. Gold chipset. Ha, tutaj przełożyłem naszą całą farmę pszczółek. Już wam pokazuję. Jakiś czas to już chodzi, prawda? Zbiera mi miód. Pszczół już ma prawie max, ile jest możliwe. Tutaj tak samo dodatkową taką sakiewkę sobie stworzyłem. Polatałem po okolicy, pozbierałem sobie królowe. A tutaj próbuję modyfikować je, żeby zdobyć jak największą ilość Common Queen. Znaczy Princess. Tak, Princess. Dobra. Cały mechanizm, ten co przedtem widzieliście na górze, został schowany teraz już pod ziemię. Ale dobra. Dzisiaj nie pszczółki będą naszym zadaniem. Aha, tam jedna osoba pisała takie wyzwanie, żeby zrobić chlebek. To tutaj nie ma większej filozofii. Miodowy chleb tworzymy w ten oto sposób. Prawda? I szczerze mówiąc, mógłbym to wyzwanie w pełni wykonać, bo było chyba zrobić to, a później na wyprawę iść. Ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się teraz na żadne wyprawy chodzić, dlatego zrobię tylko tyle chlebka. I teraz będziemy sobie wpieprzali miodowy chlebek. On ile uzupełnia? Chyba 4 punkty, czyli chyba tyle samo co chleb. Ale tutaj nie jestem ekspertem, więc się może nie powinienem wypowiadać. Dobra. Chcę stworzyć te Blaster Furnace piwie. Jak to powinienem dokładnie wymówić. Gold chipset. Tak, o, musimy stworzyć tych jeszcze kilka. Potrzebujemy gold gearów. Powiedzmy, że takie 3 fabryki sobie zrobię. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. To będzie korzystało z kobla do swojej produkcji. Ale jego mam dużo na stanie, więc tutaj problemu nie powinno być większego. Czyli to potrzebujemy jeszcze iron oraz redstone. I iron, dziękuję bardzo. One już są. Teraz kładziemy to po środku. Giry na zewnątrz. Chyba tutaj redstone. I to, dobra, jest wszystko. Pozbierajmy. A bo dobra, niech tam, a nie, zbierajmy. Jednak niepotrzebnie go stworzyłem. Dobra, niech to się odłoży w swoje miejsce. I to też. Dobra, 3 takie mamy stworzone. Teraz dalej. Chcę stworzyć ten. Czyli potrzebujemy taką piecę. 1, 2, 3. Są. Dalej, obsydian. Ha. Nie wiem ile jego mam, dlatego wiecie co, zamówię sobie jedną sztukę i pójdę, skopiuję go, nie wiem, do 64 może. Czyli do 65. Położę jeden i wezmę sobie jeden stack. O, dziękuję bardzo. Dobra, to już też mamy przygotowane. Teraz rury. Rurki złote. Gdzie są? Tutaj. Oraz kamienne i złote transportowe te energii. Mam takie? Mam. Oraz zwykłe tutaj. Dobra, to chyba będzie wszystko. To kładziemy wszystko tak jak tam było narysowane. I tu 3, 3 i 3. Dziękuję bardzo panu. Chodźmy od razu do naszego bożka, żeby to nasilił, znaczy zasilił to swoją mocą. Aj, tutaj będę musiał jeszcze ten lekko oświetlić teren.
Zastanawiacie się, czemu używam tego miecza, a nie tego mojego. Otóż ten ma zwiększony lot. I tak po prostu go używam, sprawdzam sobie, co ciekawego mogę zdobyć w ten oto sposób. Dobra. Tamto niech się zdobywa. Teraz tak o. Żeby wszystko zadziałało, potrzebujemy oczywiście rurki transportowe. Rury zamawiające. No, zaraz zobaczycie zresztą. Troszeczkę tego będzie do wytworzenia. Są craftingowe. Zamawiające stworzyliśmy poprzez lapis, z tego co kojarzę. Naprawdę już tyle ich stworzyłem podczas tej całej rozgrywki, że chyba z tymi jednymi problemu nie powinienem, żeby na pamięć je stworzyć. Czyżby jednak miał problem? A jednak będę miał problem. Aha, może to basiki były. A wiecie co? Może jednak dla pewności... Supplier... No, basiki, no. Czyli widzicie, pomyliłem się raptem z tą rzeczą, ale to chyba nie jest aż taki wielki błąd. Chyba mi to wybaczycie. Chyba. Najwyżej mi poćwiartujecie, jak mnie na mieście znajdziecie. Ha! Nie wiecie, gdzie mieszkam. Cóż. Slavi. Dobra, to mamy. Rury transportujące materiały. Znaczy nie będzie materiały, czyli co by... Bo ja będę potrzebny te rury? Szczerze mówiąc, tak się zastanawiam teraz. Chyba nie. Na pewno będę potrzebował silniki, ale to mam przy sobie zapakowane. Prąd też mam. To jakąś skrzyneczkę potrzebuję. Okej. Okay. I chyba to będzie wszystko. To lećmy. Aha, i jeszcze oczywiście te generatory trzeba stworzyć, te geotermalne. Geotermal. Mam ich trochę na dole. Chyba, że na razie wykorzystamy te z dołu. A później potworzymy nowe, jeśli ich będzie za mało. Gdzieś tu mam klucz francuski. Ten klucz po prostu. No dobra. Uznajmy, że to jest wszystko. Lećmy to, zamontujmy. Tak o. Wytwarzanie lawy będzie tam na dole u mnie. Czyli tutaj w tym dolnym mechanizmie całym. Tam będzie wytwarzana lawa i magazynowana w jakimś jednym zbiorniku. Jednym, bo z tych nie będę już korzystał. Nie ma sensu. Dobra, tylko czekajcie, gdzie to zrobić? Tylko to pozbierajmy. Mało ich jest, mówiłem. Czyli ja będę musiał potworzyć ich jeszcze trochę. To może w tym miejscu, skoro tak, będziemy magazynowali lawę. To zbierzmy. Tu możemy lawę magazynować teraz. Dla odmiany. Słuchajcie, to zasłońmy wszystko ładnie. Dobra. Te furnejki, tak? Położymy je. Czekajcie. Gdzie to będzie się przychodziło? Może tak o, tutaj. To rozwalimy. Będziemy pobierali kobla naszego całego tego systemu. I powiedzmy... Szkoda, że nie mam pełnego kobla, tak szczerze mówiąc. Bo tak później uzupełniać te braki, nie będzie mi się chciało. Czekajcie, ja troszeczkę tutaj nastukam, później to naprawię. O, 64, okej. Okay. To było mi po to, żeby wiesz, będę teraz klikał i już będą całe ilości szły. Dobra, czyli to już tutaj nam przyjdzie, kobel. Teraz taką. A właśnie, czekajcie, chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Otóż te woody, pipe co są, ale jest jeszcze inteligentny adventure. To się mnie zastanawiało, czym one się różnią. Gdzie co, ja go stworzę, zaraz tutaj przyjdę. Dobra, wiecie co, zrobiłem ten przedmiot. Adventure Wooden Transport Pipe. I mam takie dwie opcje, prawda? Tutaj jeśli przemysł jest potrzebny, to wiem, a tutaj nie wiem, o co chodzi z tym dokładnie. Że to pobiera. Cholera wie, tak szczerze mówiąc. Ale na razie użyjemy tą opcję normalną, czyli jeśli przemysł jest potrzebny, to ma on wychodzić. Ale to mi się wydaje, że nawet jeśli będzie pełny zbiornik, to on i tak się jak będzie szedł dalej, ale na razie możemy to zatrzymać, żeby nam nic tutaj nie szło. I teraz dopiero będziemy się bawili w to nasze tworzenie.
Otóż tak o. Próbujemy zrobić ten super środek znowu. Czekajcie, tutaj. Kurczę, rurek nie mam już kolejnych. Wszystkie się rozwaliły. Znaczy, wszystkie zużyłem już. Aj, agry, tyle powiem. No dobra, to ja znowu lecę po rury. Okej, okay, dobra. To kładziemy to. Aj, kurde, głupi slajmek. O, teraz zginęły. Popatrzcie, jak bardzo fajne to było. O, zrobię tak, tak. Teraz w tym kierunku. Tu rozbicie na dwa. I tu. Też tutaj u góry by się przydał jeden. Czyli teoretycznie teraz by szły równiusieńko. Okej. Okay. Czyli to się nam się powinno uzupełniać. Więc puśćmy już to. I one powinny iść równomiernie. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Mamy jakiegoś jeszcze kobla? Nie wiem, czy zwiększać szybkość. Czy wiecie? Dam tutaj w ten sposób. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak on na to zareagował. Ale chyba normalnie. I tak powinien być jeden w jedną, czyli w to poszedł raz, w to, teraz w to powinien pójść. A tego nie ma, a propos. Tu, tu i w dół. A w dół to co, żaden nie pójdzie? Dobra, dobra, dobra. Ale w tym co powinno to chodzić. Może po prostu mi się wydaje, że coś jest nie tak, ale to chyba chodzi normalnie. Dobra. To jeszcze tylko postawiłbym tutaj złotą rurę, żeby to przyspieszyć trochę. Tu zrobię dziurę. Nie, tutaj nie zrobię dziury. Agry. Kurczę. Psuję sobie całość. Czekajcie, tutaj zrobię dziurkę. I kurde, znowu. Strasznie kijowe miejsce jakoś mi tutaj wyszło. I co, zatrzyma się? Uszło dalej. Ale teraz powinno przyspieszać. I ją, i poleciało. Dobra. Czy to się teraz będzie napełniało? Teraz to do swego działania oczywiście będzie potrzebowało prądu. Prąd muszę dostarczyć za pomocą rur transportujących. To oraz złote. A tutaj mamy już kilka. Jak tu postawię, połączy się? Nie połączy się. No dobra. Budziłem się, że będzie wszystko ok. Ale mogę położyć w tym miejscu akurat. O, dobra. Dobrze, i teraz tutaj do góry. O, idealnie. Wszystko ułożone. Ten będzie miał ten sam numer co query. Jednakże jeszcze go nie podłączę, bo muszę tam do query dojść, a czy do tego przycisku dojść i zmniejszyć troszeczkę napięcie. Tak nie wiem, właśnie do ilu, do 100 chyba zmienię. Nie wiem, czy muszę wszystkiego zużyć. Chyba nie muszę. O, tutaj jest chyba na query, a nie, to są pszczoły akurat. Pszczoły mech. Dwójka. Czekajcie, zobaczę, może tam jaki tam jest numer. Tak nie będę po prostu szczelał teraz. Na ślepo. To nie ma sensu. A zaraz zobaczymy, jaki tu po prostu numerek jest. Tutaj to samo zapamiętuję. Czanki. Czwóreczka. A zobaczymy, gdzie czwórka idzie. Że po prostu źle podpisałem. No chyba nie. Wszystko jak na razie jest ok. Ten generator jest po prostu genialny. Tylko nie wiem, czy po prostu on mi wystarczy. O, jest czwórka, ale podpisane jest jako pszczoły. Remove. Coś jest nie tak. Tutaj będzie lawa, tak to nazwiemy. Albo produkcja lawy. Produkcja lawy. Adle. Dziękuję. I tutaj na czerwonym jest ustawione 208. Zmienię to. No powiedzmy na tyle. Dobra.
i podepnijmy wyjście. Już lawa powinna się nam produkować. A gdzie się tutaj będziemy składowali? Produkcja lawy, true. I dobra. Lawa się już produkuje. Teraz musimy ją stąd wyciągać. Więc to w ogóle nie ma żadnego obiegu. To może zmienimy całkowicie to i ustawimy je po prostu koło siebie. Bo i tak czy siak nic nie jest zachowane tutaj. I ten. I ustawimy je po prostu koło siebie i już. Bez żadnej zabawy takiej głupiej. Dobra. Tak, nie mogę. Tu. I tu. Okej. Teraz jeszcze raz położymy rury. Okej. I dobra. No to będę sobie spokojnie iść. Basica bym dał, ale nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek by dało. Chyba nie. Dobra, niech to się napełnia. Teraz tak o tu robię znowu tą dziurę. Kładziemy znowu teleport pipe. Zasilanie. I ustawiamy go na produkcję lawy i uruchamiamy. I dobra. Lawa się już nam będzie produkowała. Teraz musimy ją gdzieś magazynować oczywiście. Żeby ją magazynować, oczywiście musimy ją stąd wyciągnąć. Tego trzeba zacząć. Więc wooden pipy. Potrzebujemy jeszcze oczywiście izolację zarzucić na to. Tylko jednego woodena takiego zrobionego. Dobra. Już mam. Dobra. Trzy wykonane. Kładziemy je. Bierzemy sobie trzy silniki. Trzy pochodnie, oczywiście, bo one by dochodziły non-stop. Dziurki. Dobra. Raz, dwa, trzy. To czekajcie jeszcze chwilę, zanim położę silniki. To przeprowadźmy może tą całą lawę w jedno miejsce. Tutaj taki, na samą górę, sterczący. Może tutaj postawię z boku jednak, albo tutaj z boku. Nie mówcie mi, że, dobra, już myślałem, że nie mam tanków, to bym w ogóle oszalał. No bo na szczęście to się zbiera. Tak, tutaj mogę coś jeszcze tutaj do góry dać? Mogę kawałek jeszcze. Dobra. Tam będzie się do góry zbierało. Co tam w ogóle jest? A tam jakaś rurka idzie. No dobra. Uruchomimy te silniki. Chyba, że mam żelazne. Raz, dwa, trzy żelazne mi się przydały, tak szczerze mówiąc. Ukierunkujemy po prostu, jak ta lawa będzie szła. Żeby po prostu nie tracić na przepływie, jak to się mówi. Czyli tutaj zmieniamy z złotych na żelazne. Ukierunkowujemy, żeby wszystkie wchodziły do naszego zbiornika i wtedy po prostu tutaj nigdzie nie będzie zalegała lawa. To jest bardzo fajny sposób. Raz, dwa i jeszcze jeden. Tu. Nie, tutaj. Dobra. I on tutaj lawy już będą. To już lawę mamy produkowaną. To będzie spokojnie tutaj nam pracowało. Jak widzicie, szybko to wytwarza. Troszeczkę za dużo ich dałem, tak szczerze mówiąc. Bo ten jeden nie wyrobi z tym wszystkim. Myślałem, że tutaj będziemy dać więcej tego. Tak o na przykład, ale to chyba nie wychodzi z taką szybkością, tylko pojedynczo. No. Albo
przyspieszmy. Dołóżmy jeszcze, no, jeszcze kilka silników. Na przykład tak, tu możemy chyba dać silnik spokojnie. Dobra, możemy dać. Nieważne, że tam będzie dziura na przestrzał. Mamy kolejny silnik już działający. I dwa silniki. Czy jeszcze z góry dać jeszcze jeden? No dobra. Niech będzie na trzy silniki. Czyli jak widzicie, już prędko będzie naprawdę bardzo szybka. Już prędzej coś, albo nie. Dwa silniki. Bo lepiej, żeby to produkowało troszkę wolniej, a nie żeby później mi to, kurczę, wyrzucało tego kobla. Bo szkoda mi go by było wtedy. Okej, okay, a jak to już mamy stworzone, to teraz stąd będziemy wyciągali. Tu powiedzmy w bok. Do teleport pipe'a. Teleport pipe. Powiedziałem teleport pipe. Dobra, dziękuję. I do transportu cieczy. I tutaj on będzie przekazywał już tą naszą lawę w dalsze miejsce. Teraz my idziemy do naszego generatora. Bo koło niego będziemy te wszystkie rzeczy... Ale żem się wydygał. Ale to przecież jest oświetlone i to bardzo. Kurde, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tutaj coś się pokazuje jeszcze. Dwa. Przerwa. Może dajmy po trzy. Dwa. Zachowujecie taką symetrię pełną. Ale się nie da. A po pierwsze, tylko tutaj muszę wejść, prawda? Więc ja tu sobie zrobię taką szparę z tyłu. Ja tutaj z tyłu będę pracował. No sobie pozasłaniamy tych wszystkich rzeczy. Okej. Okay. Teraz tylko trzeba dojść do... Mój wybuch ostatni, co był. Teraz tak o. To będzie już gdzieś w tych rejonach, więc tutaj możemy się już przebijać. Okej. Okay. Tu jesteśmy w tym miejscu, więc musimy iść jeszcze w dół. Bo chcemy się podpiąć do tych rur, które będą przekazywały tutaj. Tą energię. Okej. Okay. Czyli już mamy prawie wszystko. Teraz tak o. My będziemy chcieli przekazać tą energię tutaj, w tym miejscu gdzieś. Powinno tutaj być wejście, albo jeszcze dalej. Albo wyżej. O, jest, dobra. My te dwa będziemy chyba zasilali. Jako, że dwa można spokojnie zasilać, z trzema jest problem, coś. Nie za bardzo to efektywnie wychodzi. Tylko podepnijmy je razem. OK. I tutaj pociągniemy kabel, który będziemy później przepuszczali naszą wygenerowaną energię. Aj, chodź do góry. No, naszą wygenerowaną energię, stąd będziemy, tędy będziemy przerzucali. Dobra, do góry. Dobra, tutaj trzeba większy otwór zrobić troszeczkę. OK. A może zrobię nawet po całości. Dobra. Żeby to jako tako wyglądało. I tutaj dla siebie wyjście. Dobra. Teraz tak, z tyłu, w tym miejscu, będzie wrzucana lawa. Czekajcie, dobrze zrobiłem? Dobra. Jest zachowana ta pełna symetria. No, tutaj będzie wrzucana woda, która będzie tutaj transportowana przez ten teleport. Denerwuję się już, cholera. Dobra, powiedzmy, że to będzie dycha. Jest wolna. Tu będzie wyjście. Teraz ciągniemy wszędzie kable, a czy ciągniemy wszędzie te rury. Dobra, tym będzie lawa wchodziła.
Teraz już tak od tego miejsca już nie potrzebuję, bo tutaj już nic więcej nie będę robił. Tylko jakieś pochodnie wezmę, żeby tutaj oświetlić. Żeby tutaj nic nam się nie pokazało, których oczywiście przy sobie nie posiadam. Dlatego machniemy kilka pochodni tego typu i uznamy, że to może wystarczy. O, dobra. Stąd już wychodzimy. Aj! Zginę kiedyś. Dobra. I teraz tak, w tych miejscach pokładziemy nasze generatory. Mówię, że je wziąłem. Wziąłem je. Mam akurat ich 5. Ile tutaj mam miejsc? 6. To jednego będzie brakowało. A tutaj jeszcze musi być. Tutaj. Jeszcze jedna rurka. Czy będzie ich jeszcze troszkę więcej. No dobra. Bez separacji. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, tutaj mi jednego będzie brakowało póki co. Ale nie ma problemu. Dobra, lecimy. Puścimy lawę i zobaczymy, jak to wszystko będzie chodziło. Dobra. Teraz tak, podspód. Oczywiście, jak zawsze, silnik do wyciągania. Dobra. No, patrzcie. I silniki tutaj. Przydzieliłem sobie więcej ramu do Minecrafta, więc mam nadzieję, że teraz wszystko będzie chodziło o wiele płynniej. I to nazwiemy geotermal. Geotermal lawa. Czy wiedział, że tutaj lawa jest transportowana w ten oto sposób? To powinno wyrobić się. Dobra, chodźmy zobaczymy, jak tam idzie ta nasza cała produkcja. Czy wszystko jest oczywiście dobrze podpięte, bo to jest najważniejsze. No. Teraz będzie lekki hałas, ale dobra. Czyli jest produkowana. Tu się pięknie wytwarza. Czyli wszystko na razie wygląda, że jest w porządku. To zamknijmy, żeby ładnie wyglądało. Tylko teraz taką, musimy to podpiąć do naszego mechanizmu całego. Bo to jest odpięte. Tutaj problemów nam nie robiło. I tutaj nam zostanie jeszcze jeden ten do ładowania pusty. Ale chociaż szczerze, możemy go wykorzystać. W nim będziemy zbierali tą energię, która jest produkowana za pomocą naszego generatora. On tutaj gdzieś z tyłu puszcza kabel. Właśnie. Tylko że ten kabel on przypuszcza tam w bok. A niech napełnia ten konkretny jeden. On będzie napełniał. O. Ten oto sposób. Czy on napełnia ten? Widzimy już, jaką on ma szybkość napełnienia, tak szczerze mówiąc, bo tak nie widzieliśmy przedtem. Jak widzimy, nasza lawa, znaczy nasz nuclear detector, znaczy reaktor atomowy nie za bardzo działa. A to jest przez to, to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że moje farmy nie chodzą. A jak farmy nie chodzą, on nie ma skąd pobierać materiałów, które on przetwarza. I to jest największy problem. Czekajcie, mam mało miejsca na dysku, muszę coś usunąć. Dobra, wszystko podłączone. Reaktor atomowy tak nam nie ruszy. Ale puśćmy prąd stąd. Widzicie, już zlatuje w dół strasznie szybko. I prąd stąd. Który też zlatuje bardzo szybko. Ale w ten sposób mam teraz te kilka źródeł, to może to się jako tako utrzyma. Najwięcej oczywiście zżera nam produkowanie tych meta. Tutaj może na chwilę to wyłączmy. No i zobaczymy, jak szybko to będzie się produkowało w tej chwili. Czy w ogóle ta moja produkcja mi wystarczy na cokolwiek. Jak nie, to będę musiał dać jeszcze wyżej. Okej. Okay. Dobra, tutaj jest na plus. I te też są wszystkie na plus, więc najwięcej zżera mi tamto. Czyli jednak te meta nie za bardzo mogę produkować. Aż tyle energii jeszcze nie posiadam, żeby to robić. No ale cóż, nic innego mi nie chodzi, takiego ważnego, więc puścimy. Niech się one przetwarzają. Skrapów nie mam. Ciekawe dlaczego, tak szczerze mówiąc. No ale dobra. Mam już alternatywne źródło energii. Ja jeszcze powiększę o jeszcze jeden rządek do góry, a to już poza odcinkiem. Tutaj nie będę
was zmusza do oglądania, tworzenia tych wszystkich mechanizmów i tak dalej. Słuchajcie, można to zrobić raz, porządnie, a nie pokazuje później za każdym razem, jak to się po kolei tworzyło. No, ja po prostu nie chcę was męczyć. Tak to powiem, jak niektórzy. Co pokazuje po prostu, jak się tworzy przedmioty. Na początku wszystko ekstra bomba było, ale teraz jak tylko pokazuję tylko i wyłącznie przedmioty, jak się tworzy, to mi się nie chciało już oglądać. Teraz takie większość filmików omijam szerokim łukiem. Dobra. Tutaj mi forest powstał. O, jest kolejny common. A dobra, to dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dodajcie do ulubionych, jak wam się filmik spodobał. I jeśli chcecie mi pomóc, to pomóżcie mi rozreklamować troszeczkę ten kanał. To do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku Minecrafta na modach. Cześć wszystkim, pa!